Hej, witam was bardzo serdecznie. To będzie ostatni odcinek naszej fascynującej przygody w How to Raise a Dragon. Obejrzałem sobie kilka filmików z tej gry, żeby mniej więcej zobaczyć, co jeszcze można tutaj porobić. I mamy jeszcze dwie opcje, które są w miarę ciekawe. Pierwsza z tych opcji będzie się nazywać nekromanta. Aha, no i jeszcze mieliśmy zbadać to, co się znajduje w ogóle za naszym zamkiem. Ponieważ okazuje się, że nie tylko na zamku możemy zrobić swoje legowisko, ale też możemy zrobić w jaskini. Co by tutaj zrobić teraz sobie za smoka? Może sobie ustalę, że tym razem nasz smok będzie mieć... Co będzie mieć? Będzie mieć kolor pomarańczowy. Tylko teraz pytanie, jak to powinno wyglądać. Chyba na samym początku, żeby mieć pomarańczowy kolor, powinienem czerwony łyknąć sobie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko nie wiem za bardzo, czy... No okej, dobra. Na razie nie będę niczego innego jeść. Zobaczymy. Okej, i myślę, że teraz chyba zielony by się przydał. Ogólnie jak już układacie... znaczy, jeżeli byście zaczynali tę grę od zupełnie innego etapu, to... O, już jest w sumie pomarańczowy. Jeżeli byście zaczynali tę grę od zupełnie innego etapu, to... Możecie sobie już ten kolor automatycznie ustawić i dać mu moc, ale powiedziałem sobie, że nie, że tak nie będzie. Okej, to jest taki bardziej, bym powiedział, brązowo-pomarańczowy, ale chyba jest okej. Chyba jest okej, taki niech będzie. No i czarnoksiężniku, musisz nas uwięzić. Okej, więc pierwsza ścieżka będzie ścieżka nekromanty. Co zamierzam zrobić? Zamierzam przede wszystkim pójść dalej niż jest ten zamek. Czy tam ratusz mniejsza i możemy tutaj wziąć leczenie, ponieważ jeśli chcemy mieć nekromantę, musimy leczyć. A nekromanta polega na tym, że najpierw zabijamy, a potem leczymy naszych ludzi w wiosce i zmieniają się w zombiaki. Tak, to jest możliwe w tej grze. Więc w sumie będziemy źli i też się zastanawiam, bo chcę oczywiście zmusić naszego bohatera do zabicia tego smoka. I właśnie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało pod względem walki. Jak to będzie wyglądało pod względem walki. Może sobie dzisiaj oszczędzimy tego naszego czarodzieja. Uleczymy go. Żeby było na niego, że to on napuścił smoka. I tak wyzdrowieje, ale jednocześnie będzie miał przesrane do końca swojego nędznego życia. Czemu by nie? Utrudnijmy życie wszystkim. Czy mi się wydaje, czy to są łapacze snów, to u góry. Tak to mniej więcej wygląda, nie? Okej. No i dobra, leczymy. Więc potrafimy już leczyć. Dobra, Magik, słuchaj, ja do ciebie idę. Ty to wstajesz, weź się ubierz, w ogóle to jest świetne. Koleś się cały rozebrał, ale czapeczka czarnoksiężnika musi być, nie? Okej, teraz skoro nas uwolniłeś, to zrobimy rozpierdol. Ciebie uwolniłem, bo wzbudziłeś mój szacunek, bo jednak udało ci się mnie złapać. Ale inni ludzie są prości i ja nie chcę. O, ty Saren jeszcze możesz przeżyć. Natomiast tutaj już się kończy las i już mnie to wkurza. Oj, przepraszam. No to jesteś zombiakiem. Zombiaki absolutnie nic nie robią i możemy je zabijać w nieskończoność. I zabijać, i ożywiać. To jest kurde sadyzm wyższego poziomu. Ojej, poskaczę sobie. Oj, przepraszam, nie chciałem. Nie tak miało być. Będzie całe miasto zombiaków. Ojej, 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 przepraszam. Ojcz, nie tak miało być. Jakie fajne chrupanie przy
przy skakaniu na nich. Okej, okay, to mnie nie interesuje, ja jestem smokiem i ja nie będę mieszkać na dachu, jak będzie padać, to będę mokry, więc muszę sobie znaleźć inne lokum, lepsze. Wy będziecie moimi strażnikami. Ale kurde, szkoda, że ci tutaj przeciwnicy w jakiś tam sposób nas... nie atakują, w sensie jak już jesteśmy tym bohaterem. To by było całkiem spoko. No ale cóż, widać, nie za dużo wymagam. Okej. I tu jest ziemia... Kurde, co jest? Tu jest miejsce, w którym zamieszkam. Proszę bardzo. No i jak widzicie, jesteśmy nekromantą. Jesteśmy nekromantą. I widzisz, smoku, mi się strasznie nie podoba to, że zabijasz innych, mimo że ich leczysz. W ogóle to jest takie perpetuum mobile pod względem biznesu, nie? Zabijasz, leczysz, masz kurde pracę zapewnioną do końca, nie? No i szkoda, że mnie nie atakują. Zawsze to by był jakiś dodatkowy aspekt. Zawsze to by było jakieś dodatkowe wyzwanie. Ej! A oni żyją normalnie? Dziwne. Przecież ja ich zabiłem tu praktycznie wszystkich. Dziwne. Bardzo dziwne, bym nawet powiedział. Ale nic, to ja i tak cię zabiję. Zabiję cię, bo mnie wkurzasz. I tutaj już wszyscy są zombiakami. Dobra, idziemy. Tu jeszcze mamy szansę, możemy wybrać. Ale ja już wybrałem. A, czym ty mnie atakujesz? O nie, tak nie miało być. O nie. Niestety, nasz bohater poległ. A smok został. I jest zajebisty dzięki temu. W sumie trudno jest tego smoka zabić w momencie, kiedy on nie jest na tym budynku. Nawet w momencie, kiedy nie posiada on żadnej mocy, która by tam mogła nas w jakiś tam sposób zaatakować. Co by tutaj jeszcze pokazać? Zastanawiam się nad tym... A! Jest jeszcze jedna możliwość. Możliwość jest taka, że obydwu naszych bohaterów może zginąć. Tylko że jest to dosyć skomplikowane do zrobienia, jeśli mam być szczery. Spróbuję wpieprzyć wszystko. Czy ja już to zrobiłem? Ale zjedzmy wszystko i zobaczmy, jaki będziemy mieli kolor. Tak po kolei. Co pierwsze zobaczę, to zjem. I jak już chyba będzie remis, no tak na dobrą sprawę wszystko, no jakby nam się ten, nie? Już wszystko nam się tutaj skończy. Może zrobimy teraz smoka, który nie będzie miał żadnej mocy, żeby już nie biegać pod tutaj, nie zbierać tych wszystkich rzeczy. Okej, okay. Albo w sumie nie będę dalej nic jadł. To jest fajny kolor. Siema, magu. My się uwalniamy. Sobie chyba pójdziemy kanałami, nie? Pójdziemy sobie kanałami. Tak, wiem. Tędy można wyjść. Nie, dobra, to jeszcze nie są kanały. Kanały będą niżej. Tak, tutaj są kanały. I my tędy wychodzimy. Dobrze nam pokazali przejście. Okej, okay, i tak na dobrą sprawę nie mamy tutaj żadnych mocy. Więc możemy sobie tutaj tędy przejść. I myk! Ach. Będziemy miażdżyć i pożerać. Ciebie zjem,
na ciebie skoczę, czemu by... No nie, no zjadłem w efekcie was dwóch, szkoda. O Jezu. Ale żeby nie było, dobiłem rannych, dobiłem ich. Tutaj się osiedlę, tu będzie mnie prościej zabić. No i mamy Herosa. I teraz tak, z tego co ja pamiętam, to 3 ataki i my nie żyjemy, nie? Więc wypadałoby to jakoś rozplanować. A jednak żyją. No dobra, no może część tylko z nich żyje. Jaka fajna szubienica. Siema. Ah! Nie zabijesz mnie. Aj, no nie udało się. Dobra, nie udało mi się tego zrobić, ale musicie mi wierzyć lub nie, jest tutaj możliwy remis i zakończenie jest takie, że nie ma tych no nikogo nie ma na tych murach z przyczyn oczywistych. Ja póki co kończę tę grę. 3 odcinki to jest wystarczająco dużo. Pokazałem prawie, że wszystko. No i do następnego.